Pa. Dzień dobry. Cześć, siemanko, witajcie na kanale Śpimy, waszym miejscu, gdzie możecie sobie puścić i słuchać dwóch debili, jak coś gadają w tle, albo do spania, albo jak coś robisz. W każdym razie miłego wszystkiego dla ciebie ci życzę. Słuchaj, drogi widzu. Weź, pogadaj jeszcze. Który jest dzień? Pogadaj jeszcze trochę, bo muszę poudawać, że wcale nie zapomniałem kalendarza. A, no właśnie, nie wiemy, jaki jest dzień dzisiaj. W sensie był, pamiętam, że Dzień Kobiet był jakiś. Pogadaj dzisiaj jeszcze. Był 9, chyba na 10 nagrywamy. Chyba dzisiaj jest piątek, ale nie wiem. Bo tak naprawdę u nas jest wtorek, czyli 7 marca. A dzisiaj, jeżeli jest 10, to dzisiaj jest nie. Dzień taki. Ja ci nie, powiem, jaki nie, dzisiaj jest nie, dzień. Nie, dzisiaj... nie, stój. A jaki jest nie dzisiaj dzień? Nie rozpędzaj się tak, kochanieńki. Bo feature wprowadziliśmy i robimy dzień następny, więc no tak, dzień następny, Benedykta, wiem, ale to warto wiedzieć. I Konstantynego 16. Mianowicie jeszcze ma Sylwia urodziny i Angelika, więc pozdrawiamy super, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Sylwię i Angelikę. Czyli dzisiaj jest 10, tak? Tak. Dochodzimy do konkluzji. Super, będzie... to dzisiaj jest koncert Lil Pampa, był już w sumie. Ciekawe, jak się bawiliśmy. Ej, bez kitu, wiesz, że... Jesteśmy po koncercie Lil Pampa. Ja mam takie coś, że jak jest jakieś wydarzenie, to sobie mówię, o, ale pójdę, zajebiście. Jak ona się zbliży, to mi się nie chce na nie iść. Nie, ja mam tak, że wyjebane, no kurwa, mieszkamy od tego 20 minut jakoś, więc... Kto mieszka, to mieszka. Więc po prostu podjedziesz sobie. Ty dzień nawet Sołtysa i dzień Salitardy. Co do koncertu Lil Pampa, ciekawe, czy ktoś z widzów jest. Jak byliście, to powiedzcie, napiszcie tak. No, napiszcie, jak nas spotkaliście i... Nie, bo ten koncert jest na 20, więc pewnie będzie. No na 20, więc mówię, że... Czy nie? Nawet dwie godziny? Wątpię, że dwie godziny będzie grał. Max dwie godziny. Pewnie. Więc a wbijemy się na scenę? To już się skończy. Tak i co? I pogłaszczemy Lil Pampa? Butterfly does go up the Tesla. Ciekawe ile osób będzie, ciekawe czy ktoś się, bo te, nadzieję, Tesla tam dużo. Na TikToku widzę, ale zagranicznym bardziej ludzie się jarają, że wow, wrócił Lil Pump, ale ja nie jest wiem, jakieś wyjebane mam w już w niego. Wydarzenie? No pewnie jest, nie wiem, już wyjebane mam w niego już jakoś, ale tak czemu? Jakoś losowo, no nie wiem no, ale nie byłem na koncercie, więc czemu by nie, mieliśmy iść na Klaucie jak był. A to jest w progresji. Ale... Tak, w progresji, no to mówię, że to bliżej ciebie jest. Okej. Ile jest osób? No kiedyś też robiliśmy koncert. 2000 osób jest napisanych. O, no to może być sporo. Ale nie są wyprzedane chyba bilety, nie wiem. Kiedyś też ze znajomymi robiliśmy koncert w progresji. A, przepraszam, weźmie udział 300, a zainteresowanych 1300 jest. A, no to standardowo chyba jak na klubik, nie? Sprawdź, jaka jest dyskusja. Tam, co tam mówią? Czy mówią coś? Mówią tak, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, tak mówią, wiesz? Powiedział. Ludzie. Dobra, ale widzę, jakbyście się zastanawiali. DJ set przed koncertem Lil Pampa będzie, Maciek Fresh. Mac Fresh. Super, to i Maciek przyjdę ubrania. Idealnie na 20. Nie, no czemu tak nie miło? No nie, no żartuję, no przecież dobra. I tak mam wyjebane. Moi no, drodzy i moi drogi kolego. Dzisiaj przeglądamy Reddita znowu, mamy temaciki, czemu to nie jest czarne, dziękuję. Co? Czemu mój nick na tym, to jest ponury robótka 98? Mój to Górski Świat 1000. No właśnie jakieś losowe niki się poustawiały na no tym. No tak, no jak się dokłada kontradowa, tak jest. Mamy tak, jakie są najbardziej coś darmowego z internetu, z czego każdy powinien skorzystać. Taki mamy ten, a jakby czyli zabrakło co za tematu, to ci podesłałem... otrzymać z internetu. Tak, to też ci podesłałem drugie, jakby zabrakło tematu, czyli no, dobra, podobne, jakie nie są niedocenione strony internetowe i do czego ich używasz, człowieku, to podobne. Człowieku, 10 tysięcy tematów jest tutaj odpowiedzi. No dobrze, zobaczmy. Nie do końca legalne, ale Z-Library ma kopię PDF prawie każdej publikacji, w tym książek, czasopism, podręczników i czasopism naukowych. Używam go do kopii PDF książek, które już posiadam. Nie robi nic poza dzwonieniem. Fajne, jeżeli to faktycznie działa, wchodzę na Z-Library. Nie działa, została wyłączona strona. No właśnie. Ale poczekaj. Tak sobie Z-Library. Ale poczekaj, bo mi się wydaje, że to jest fake i tu trzeba coś kliknąć po prostu, żeby przejść. Bo... Nie, bo to może jest ten link, który ten nie działa. No ale dobra, mam tutaj tak. To teraz tak, kogo bym chciał sobie wyszukać? Kurwa. Kajko, książkę Kajko bym chciał wyszukać. Nie ma. I czemu mnie okłamaliście? Teraz tak, sobie Marcin Dubiel. Książka Marcina Dubiela nie ma. Więc nie ma żadnych wszystkich książek wcale na tej stronie, jak coś. Dobrze, to ja odbiję kontrargumentem. Godrix, Godrix, tak się nazywa strona. No. Jest to
amerykańska firma medyczna, która ma platformę, która daje zniżkę na leki na receptę. Co? Ale to w Polsce pewnie nie działa, zagraniczne jakieś, więc to chuj chyba. Prawdopodobnie tak, ale wiesz, ktoś może być z naszych widzów, kto przyjmuje leki zagraniczne, kupuje, więc można powiedzieć. Jest tak napisane, być może tak jest. Dawaj dalej. Może tak. Ale tu też są strony internetowe w ogóle na tym za darmo, więc faktycznie ten co drugi podesłałem się łączy. Have I been pwned? To strona internetowa, która sprawdza bazę danych naruszeń. Tak, to wpisujecie chyba tam maila i... Patrzycie, czy hasło wasze jest jeszcze jedna rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz na Have I Been Pwned, ale ja w to nie ufam strasznie, bo na Have I Been Pwned oprócz adresu e-mail możesz też skorzystać z wpisywania samego hasła. A, i czy żeby ktoś zobaczyć, takiego używa? Czy twoje hasło jest w jakiejś bazie danych. Okej, okay, no. Ale nie wpisywałbym no raczej... swojego hasła w bazę danych sprawdzającą, czy możesz być zhakowany, bo... No tym bardziej, jak wpisywaliście wcześniej e-mail swój, jeżeli nie, no to no. Można spróbować, ale jak wpisaliście e-mail, to... Ale mimo wszystko, e-mail, jak, ktoś to... się uży... jak ktoś się na przykład, nie wiem, może się okazać, że aby padł jest jakąś stroną, kurwa, nie wiem, wolałem nie. No, ale... są też oficjalne chyba z antywirusów są też oficjalne strony, gdzie na oficjalnej stronie antywirusa też można chyba sprawdzić takie coś, więc wtedy jest spoko. O, tu ktoś cały wypis dał i to jest, kurwa... Też strony internetowe za darmo. O, Audacity, potężny edytor audio, super. Autodesk Fusion, oprogramowanie CAD/CAM, Bitwarden, usługa zarządzania hasłami, Blender, darmowy otwarty pakiet do tworzenia grafiki 3D, Cakewalk, oprogramowanie do produkcji muzyki. No. Aplikacja do fotografii typu open source i surowy programista Darktable. No sporo jest tu darmowych stron różnych, zatrzymajmy ale to się. Chyba nie warto je. DaVinci Resolve jest za darmo? Tak, DaVinci jest darmowy, no. Czemu ja go nie używam, jak jest za darmo? Ja myślę, że to jest płatne jakoś mocno. No nie wiem. To znaczy tam można kupić i po prostu funkcji masz więcej, ale te podstawowe wszystkie co ten, to i tak masz za darmo, nie? To ja powiem, bo to jest GIMP. Ale ja szczerze mówiąc, jeżeli lubicie Photoshopa, a nie lubicie GIMPa, to jest taka strona jak Photopea. Photopea. A, no, no, no. I to jest Photoshop w przeglądarce. I on działa idealnie. No, jest fajnie, za darmo. No ale GIMP jest takim klasykiem to... uważanym, bo to za naszych czasów się korzystało, nie? Jak się zaczynało robić pierwsze grafiki, to się robiło to w GIMPie, bo był darmowy i też fajne funkcje miał. A teraz faktycznie no, mogły powstać inne jakieś alternatywy, nie? Dokładnie tak. Dobra. Patrz dalej. No dużo tu właśnie z tych stron powymienianych, takich, gdzie są darmowe rzeczy i fajne faktycznie są ten, ale czy coś ciekawego. Unsplash.com. Darmowe, super wysokiej jakości zdjęcia. Używam również jako odniesienia do szkiców grafiki. Co to jest? No są zdjęcia, wygląda jak stok jakiś. Co, faktycznie można użyć sobie tego za darmo? No to są po prostu stokowe zdjęcia tutaj, więc jeżeli można użyć ich za darmo, to... Okej, okay, to ja znalazłem coś strona. Innego. Ja znalazłem coś innego. Radio.garden. No właśnie też to miałem przeczytać. Jest to strona internetowa, która umożliwia słuchanie radia internetowego z całego świata. I działa faktycznie. Dobrze, patrzę. To ja patrzę. Radio.garden. I zobaczę, czy można słuchać Radio Party. Press play to listen Radio Garden. Niewidzialny, nie FM. Faktycznie. Warsaw, Browse. Albo Search, na przykład Parada. Jest, Radio Parada. Radio Parada i normalnie celuje ci skąd ono jest nadawane i tak dalej. Fajna strona, Radio Garden, fajna sprawa. Nie wiem, czy ktoś słucha radia teraz. Jeszcze kiedyś to była podstawa, jeżeli chodzi o, kurwa, wyposażenie telefonu. Każdy telefon miał radio w sobie wbudowane, teraz już tego nie ma, a raczej, ale... Free Recycle Network, darmowa strona non-profit, która pomaga ludziom rozdawać darmowe rzeczy, których nie potrzebują. Fajne, czyli taki OLX za darmo? A czekaj, OLX ja słyszałem, ja kiedyś widziałem tę stronę, ale bardziej mi się kojarzy, jakoby tu były jakieś zdjęcia. Ale wiesz co, tam są trzy stokowe. Itemy, więc strona jest chyba martwa. Są trzy itemy. No. Ale może źle patrzę. No coś chyba jako OLX od znaczy, za darmo, nie? To jest zagraniczna strona, więc bardziej do OLX za darmo. To za darmo było. Też? A nie, to nie jest za darmo. Chciałem powiedzieć, że too good to go w Polsce jest coś takiego, że się jedzenie nie marnuje, można brać, ale to jest taniej po prostu, nie jest za darmo. Ale ktoś skomentował, uwaga, to jest w ramach ciekawostki powiem, bo ktoś skomentował ten Freecycle Network, napisał, że to jest zajebista strona i co na niej wziął? No, mikser, no to dawaj. Mikser, okay. Taki, do ten, 52-calowy telewizor. No kurde.
cały tyłek zegara, czyli pewnie mechanizm zegara. Antyczna komoda z litego drewna w idealnym stanie. Fonografia Edisona z początku, coś tam. Fonograf cylindryczny Edisona, Boże, przepraszam. Para zegarków, zabytkowe lornetki, dziesiątki gier plaszowych, setki książek, ubrania, buty. I podobno bardzo fajna strona. No to fajne, fajne. To tak samo na Elixie. Już przeglądaliśmy kiedyś o Elixa za darmo, co można dostać, więc... A weź wpisz oldgamesdownload.com. Oldgamesdownload.com. Darmowe stare gry komputerowe. Okej, okay, to tym z podobnej strony korzystałeś ostatnio, jak szukaliśmy też jakiś gier typu Chicken Invaders, Kurka Wodna, jakieś Tony Hawk'y stare i tak dalej. Jedna rzecz, to widzowie, faktycznie też są, no, zweryfikujcie ten website, bo my czytamy sobie to na Redditie. Tak, no. Więc bierzcie to przez, więc to wiadomo. Że tak powiem, nie słuchajcie się nas dokładnie, bo może to być wirusowane, uważajcie. Ktoś napisał, że nie zapomnij o My Abaddonware, a właśnie ty pobierałeś chyba z My Abaddonware gry. Nie, znaczy, ja z płyty instalowałem wszystkie, które miałem. A, no ale chodzi mi, że teraz ten... No to z płyty instalowałem, z napędu. Mhm. Przepraszam, przydługi post, no to kurwa, kto by chciał to czytać. VST Planet i VST For Free, no ale to kurwa jest, chłopie... Ja tego tam coś tam szukałem, ale nie działało. To jak chcesz... To też jest uTorrent, coś takiego. Wolfram Alpha. Mają wiele fajnych narzędzi do matematyki, nauk ścisłych, a nawet takich jak odżywianie. Okej, okay, sprawdzę tę stronkę, co to jest. Wolfram Alpha. Strona internetowa stworzona... Co to jest, kurwa? Matemax taki, czy co? No są jakieś zadania, rozwiązuje. Okej, okay. A słyszałem o tym kiedyś chyba. Coś kojarzę. Stock Overflow, ponieważ bez niego nie byłbym programistą. Okej. Okay. Ten... Aha, bo ja się chciałem wbić, ale to poczekam, aż ty powiesz. Nie, no już powiedziałem, powiedz. A poczekaj, bo coś tu jest napisane. Poczekaj, bo to jest tak. Den... Strona się nazywa D... Też to widzę, THE właśnie. knownproject.com i weź to wpisz i teraz tak, to jest no szeroki są ikony, taki flat wybór ikon, ikon do ten, ale teraz pod spodem napisał ziomeczek, ostrzeżenie, jestem współtwórcą Neon Project, zarabiam kilka centów, gdy ktoś z kontem pobiera moje ikony, czuję się w obowiązku wspomnieć, że są one bezpłatne tylko z odpowiednią atrybucją, co znaczy w przeciwnym razie oczekuje się, że za nie zapłacisz, czyli pewnie trzeba oznaczyć, że są darmowe, że jest darmowa, ale no domyślam się, jeżeli byś to wykorzystał, kurwa, tą ikonę do swojej aplikacji na przykład i sprzedawał to w sklepie App Store'a i z tym ikoną, no to raczej by trzeba było zapłacić, nie? Za to, żeby tego móc to sprzedawać. O, a jeżeli używasz to do darmowych jakichś celów pewnie, no to może tak. Ja na przykład tatuaż z Flat Ikona, to podobna strona też tego kebaba. Telewizor tubowy. Co to jest? Ma mnóstwo filmów. Niezupełnie hity kasowe, ale są to filmy, które zmieniają się co miesiąc. To ja wiem, jaka jest zajebista strona. 45mm online.com, coś takiego. 35mm. Ale to jest piracka strona, Reczku. Która? Ta, co ja powiedziałem? Ta, co ja powiedziałem, jest oficjalna. 35mm to jest oficjalna strona. Jesteś pewien, że można tam za darmo oglądać filmy? Tak, to jest strona Instytutu Filmowego, tego, jak to się nazywa, Polski Instytut Filmowy. Polski Instytut Sztuki Filmowej, o. To jest strona i tam są wszystkie klasyki polskie zremasterowane i wrzucone tutaj. Powiedz jeszcze raz adres, żeby ludzie wiedzieli. 35mm.online. Tu są, tylko to są stare polskie filmy, tak? Znaczy jest na przykład Killer, jeżeli chcecie w zajebistej jakości sobie obejrzeć Killera, no to tutaj jest Chłopaki nie płaczą, no jakieś inne duperele, pewnie jakiś kurwa Janosik i tak dalej, jakieś takie stare rzeczy są tu. Po prostu te polskie filmy, nie? Co są? Co były przez Polski Instytut Filmowy chyba. Pewnie sponsorowane jakoś, czy coś, to jest tu powrzucane, więc zajebista strona, jeżeli byście chcieli sobie obejrzeć, to fajne jest. A telewizor tubowy? Co to jest? Chciałem Ej, to mam coś śmiesznego. my90stv.com. A czekaj, ten telewizor tubowy to pewnie jakiś Tube TV jest, kurwa. No pewnie tak, Okej. Weź wpisz my90s, no.
tv.com. maj90stv.com. I co tam są, że z lat 90. jakieś rzeczy są po prostu, tak? Właśnie zastanawiam się, jak to działa. Domyślam się. No jest telewizor, taki kurwa stary, kwadratowy z dupą. No i na przykład kliknę sobie Movies. A poczekaj, power, muszę włączyć telewizor. Jest muzyczny kanał, okej, okay, no ale to bym chciał tak, same music na przykład, Movies Kids i tyle bym chciał. I klikam power, no i jest music. Dobra, wypierdalaj z music. Myślałem, że będzie jakiś MTV. Okej. Okay. Czy jakieś stare nostalgia. Materiały? Są stare jakieś materiały. Stare takie materiały, można poudawać, że na telewizorze to oglądasz. Aha, bo to jest 95 i to są lata, no to 99 na przykład wezmę. I jest o, bo budowniczy. Naprawdę? Włączył mi się ten, kurwa, jak on miał ten frajer, Laboratorium Dextera. A jeszcze się włączyło. Jest, widzowie, dla fajne, was fajne, bardziej. Fajne, taka nostalgia. My00STV i to jest dla 2000. O, no to bardziej aktualne dla nas, My00STV. No, lata 2000 są dla nas bardziej. I teleporting i jest taka nostalgia. Faktycznie jest nowszy telewizor, kliknąć można sobie przycisk. Ej, bardzo fajne. Ej, 2008, to już za stare. Ja oglądałem telewizję gdzieś tak w 2004, myślę, że skończyłem. Później już się komputer zaczął. To wezmę na przykład wtedy sobie, o. Zajebista strona, fajna. No, fajne. I telewizor sobie można oglądać. No. Fajne. O kurwa, jest ten. Jankleosia. Nie ma. Bajka z Jankleosią. To bajka z Jankleosią mi się włączyła po prostu. Dobra. Fajne, fajna strona. Jeśli jesteś studentem, to teraz starasz się skupić w pracy. Istnieje aplikacja o nazwie The Forest. Możesz sobie w nią pograć. Nie, jakiś The Forest Stay Focused. Okej, okay, sprawdzę. Ej, to sobie. Znalazłem stronę, która może ci się spodobać. Tylko pytanie, czy działa. Tak? To poczekaj. A, wiem, co to jest za apka. Stay Focused. Możesz się mylić, ale zdecydowanie jest to The Forest. Forest Stay Focused po prostu się nazywa. Jest to takie, że jak robicie jakieś zadania i się tego trzymacie, to drzewko wam rośnie wtedy. Fajne. Bo bardzo często, jak się kupuje jakieś ćwiczenia z Chodakowską i tak dalej, to się za to płaci, nie? Horrendalne kwoty. Jest no. gymvirtual.com. Okej. Okay. gymvirtual.com przez V. I tutaj jest strona. Całkowicie darmowy przewodnik po ćwiczeniach na poprawę kondycji w domu, jak i samodzielnie. Okej, okay. No to jest dużo takich aplikacji z tym, z jakimiś ćwiczeniami. Dziwnie wygląda ta strona jakoś tak. No to na YouTubie też można sobie znaleźć dużo w sumie ćwiczeń jakichś i tak dalej. Edix, całkowicie darmowe kursy online. No to pewnie też zagraniczne. Khan Academy. To darmowa wiedza. Okej. Okay. Aha, tu są kursy i tu jest po polsku. O, po polsku jest strona Khan Academy. Fajne. Fajne. Chyba. Nie korzystałem. Nie mogę uwierzyć, że nikt nie powiedział Fotopea. No to ty powiedziałeś właśnie na początku. Ale pralka mi napierdala. Zawsze ubiegam możliwość porozmawiania o archiv.org, ponieważ to wspaniałe i darmowe źródło. No jest to dobra strona. Na archiv.org można sprawdzać sobie źródła stare, jak wyglądały kiedyś strony. No fajne. Ciekawe, czy mojego kanału jest źródło. Piszę sobie link, przekleję, zobaczę, czy gdzieś kiedyś się zdarzyło. Wpiszę sobie swój kanał, poczekaj. Nie ma. Nie jest. Ale to sprzed 2 lat, to tak kurwa niezbyt. Ej! Na przykład mogę sobie sprawdzić, że 10 marca 2019 roku miałem subskrypcji. No, coś stary. Się ładuje. Mam zajebistą stronę. Okej. Okay. Tylko nie przypadkiem nie streamasz czegoś. Nazywa się. Dobra. Web. K. Dobra, czy po literce. Literuję po literce. W. E. B. K. A. Y.
Ale ty masz to wpisywać jak coś. A ja? No. Dobra, to daj jeszcze raz. WEB. No. KAY. No. Kropka. Robin. Linus. .com. Taka z niebieskim banerem i szara, masz? No i co to jest? To jest What Every Browser Knows About You. Masz tam wszystkie dane, które pokazują ci się w necie. Czyli na przykład twoja lokacja, jeżeli masz lokalizację włączoną, to ci pokazuje, czy nie pokazuje mam. Lokalizację. Masz nie mam system, lokalizacji. Przeglądarkę, IP, jaką masz baterię. No hardware. Wszystkie informacje, jakie o tobie widać, stary, w internecie. IP, download no tak, speed. No. I co ciekawe jeszcze, co jest fajne, jak zjedziesz niżej, jest... Images. I to jest Kalkan pojebane. To jest pojebane, bo ja o tym słyszałem. Tutaj możesz rzucić dane, tutaj możesz rzucić jakiekolwiek zdjęcie, no. Żeby zobaczyć jego metadane. I teraz, jak wrzucisz zdjęcie bezpośrednio z iPhone'a, to zobaczysz nawet lokalizację, gdzie zdjęcie zostało zrobione. No tak, no bo iPhone to zapisuje przecież. Tak. Więc nawet na telefonie można teoretycznie to zobaczyć. Mógłbyś, czyli jeżeli ktoś wrzucił bezpośrednio z iPhone'a gdzieś zdjęcie, wysłał ci mailem ale albo to czas, no właśnie, na drive'a albo maila musiałby wysłać, to mógłbyś nie? Normalnie sprawdzić, gdzie ktoś to zdjęcie stworzył, kurwa. Tak, no ja to widziałem już kiedyś. Pojebane. A Instagram to szyfruje, nie? I Facebook i tak dalej. Tak, chyba tak. O, załadowało się. Mój ostatni film na kanale w 2019 roku na początku był... Jak się zaśmiejesz, to XDDD. To się wiele nie zmieniło przez te 4 lata. I miałem 150 tysięcy subskrypcji. Super, dziękuję. Ej, tutaj wydaje mi się, że każdy o tym wie, ale sprawdzę. 10minutemail.com. No przecież to jest... No. 10 minut adres e-mail. Ja to bardzo często używałem. To jest po prostu tymczasowe, no tak, no. Na 10 minut mail. To jest no zajebiste. Tak, jak chcecie coś pobrać na szybko, tak. A nie zapisywać się do newslettera czy coś, to jest spoko. A dużo stron też blokuje, ale jest dużo innych tych archiwów. Ludzie piszą, że Duolingo. Okay. Używałeś Duolingo kiedyś? Używałem, no. Nawet mam subskrypcję kupioną i nie korzystam. Muszę anulować albo zacząć się uczyć. Findhelp.org zawiera listę wszystkich zasobów bezpłatnych i po obniżonych kosztach w USA. Zaczynając od twojego kodu pocztowego, zwraca banki żywności, schroniska, coś tam, coś tam. O, tu jest też cała lista tych stron. Ja pierdolę, nie wierzę. No, co? Jest strona, która nazywa się Does the dog die? Czyli czy pies umarł? No. I ta strona zawiera spis wszystkich filmów z psami. Jest napisane, czy tam pies umiera, czy nie. Ja pierdolę. Śmieszne. Ja już myślałem, że będzie mojego psa info, nie. Czy umarł. I co ciekawe, ten, ta strona fajne. Ma również podkategorie i masz różne kategorie i na przykład masz napisane, czy jest tam przemoc, czy są n-wordy, czy jest ataki paniki, bądź jakieś dzieci umierają, bądź jakieś ataki padaczki. Zajebista strona. W sensie, fajne. Że... Na przykład możesz sobie wejść w kategorię ruchanko i sprawdzić, czy jak będziesz oglądał jakiś film z rodzicami, to czy będzie wstyd, czy nie. Fajne. No, nazywa się Does the dog die? Czyli D-O-S-T-H-E-D-O-G-D-I-E. A ktoś tu napisał, że jakieś commonsensemedia.org i to jest przedstawia nowe filmy i aplikacje oraz... Tylko dokończę. No. Wejdę na The Last of Us, bo jest na ten najnowsze. O, i napisało, że koń umiera w The Last of Us na przykład. A czy pies umiera? Nie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. I są odcinki napisane, w których umarł koń na przykład. W 8 odcinku umiera koń jak coś. Ja pierdolę. Dobra, dawaj. Fajne. Nie, to było jakieś dla rodziców. CommonSenseMedia.org przedstawia nowe filmy, aplikacje oraz inne elementy popkultury i omawia je oraz oraz stosowność do wieku, na wypadek gdyby rodzic nie wiedział, co to jest. Są też zajęcia dotyczące tego, jak nastolatki i dzieci mogą nauczyć się odpowiedniego korzystania z internetu. Fajne, wszedłem na tę stronę, jest faktycznie How old is your kid? Na przykład jest 12-latkiem, get started kliknę. I co mi poleca dla dziecka mojego, żeby oglądał Three Identical Strangers, ok? Superman, Batman jakiś. A gry na przykład, w jakie by grać mógł sobie. Są gry? Fortnite. A wpiszę po prostu Fortnite. Fortnite. Co jest napisane o Fortnite'cie dla rodzica?
Sąs ten, serwisy streamingowe. Parents say age plus, a dzieci mówią, że 10 plus. Ale rodzice mówią, że 12 plus, a gra mówi, że 13 plus jest Fortnite, tak coś. Więc zdania są podzielone. Ja jeszcze polecę, bo mi polecaliśmy w jakimś odcinku, ale ja jeszcze polecę, bo ja bardzo często używam. Jeżeli szukacie czegoś w Google i nie możecie tego znaleźć, to użyjcie zamiast Google'a, użyjcie duckduck.go, czyli kaczka, kaczka. No tak, tam nie ma filtrów żadnych. Tam nie ma żadnych filtrów, jest wszystko. Plus jest to bezpieczniejsza przeglądarka niż Google, wyszukiwarka niż Google, bo ona nie zbiera danych twoich i możesz się maskować tam. Więc jest lepsze. Fajne. Tak. O, jestem na tym, co ty mówiłeś, że ten. To strona, co sprawdza dane z kompa. Muszę rozwinąć dalej. Ej, mam też fajne. No. Oj, po polsku jest! Ej, zajebiste. Jeżeli lubicie słuchać muzyki i na przykład podoba wam się jak muzyka jakiegoś artysty i nie możecie znaleźć podobnego artysty, który brzmi w tym tonie i chcecie, wiesz, znaleźć kogoś, kto podobne nuty robi. Jest taka ale strona to jak... Spotify poleca. Okej, okay, ale jest taka strona, no wiesz, Spotify musisz skipować, to tutaj jeszcze szukiwać. A tutaj masz, nazywa się musicroamer.com i nawet są polscy. I jak sobie wpisałem BDOS, to pokazuje mi, że powiązaną muzykę do BDOS-a robi Kini Zimmer, Japson, Solar, Białas, Jan Rapowanie, czyli Wagon. Okej. Okay. Można tak powiedzieć, ale chodzi o gatunek bardziej pewnie. A jak piszę sobie, kogo mogę sobie wpisać takiego pojebaną muzykę? Albo Lil Pumpa wpiszę. No to podobnie jak ten mi się wydaje. Jak Lil Pump, Spotify, Lil Yati, TK, Famous Dex, Quality Control, Prometazine, Ronnie J. Ale rozwinę jeszcze w Prometazine, wejdę teraz. Aha, nic nie zmienia. Są top tracks i tak dalej. No, może być fajna. Fajna strona. No. Fanfiction. Wikipedia. O kurwa, to też fajne. Czy kiedykolwiek miałeś tak, że na przykład sobie oglądałeś jakiś film i podobała ci się piosenka w tym filmie? No. Nie, nie, bo Shazam. Okej, ale jest też tunefind.com. Tunefind.com i masz normalnie seriale i filmy z podziałem na odcinki i z minut, normalnie timestampy są i możesz sobie sprawdzić, albo gry też są, o! Masz Need for Speed na przykład, najnowszy, Unbound i masz listę piosenek, jakie tam są nuty, i masz normalnie Spotify'a, YouTube'a możesz sobie włączyć. To fajne, fajne. W ogóle Shazam na kompa tak chujowo działa, jak chcesz coś z przeglądarki zShazamować, to jest takie gówno, nie wyszukuje nic. Szkoda. O kurwa. All games download. Ej, ale dziwne, stary. Nitekomo ktoś napisał, to też słyszysz? Dzisiaj dla ziomka polecaliśmy, nie? A, tak, to możesz powiedzieć. Nitekom to jest takie narzędzie, że jak macie kompa po formacie, to wam pobiera wszystkie najważniejsze programy. Znaczy możecie sobie wybrać, co chcecie pobrać. Co chcecie, tam za jednym znajduje wszystko, co jest potrzebne, tak basicowo. Jest też strona futurebee.org. Jaka strona? Pokazuje ci, jak będziesz wyglądać w przyszłości. Pozwala ci napisać maila do samego siebie i możesz go zostawić na 6 miesięcy, rok, 3 lata, 5 lat lub 10 lat. I dostaniesz tego maila za 10 lat na przykład. Fajne, ja kiedyś takie coś zrobiłem w Gladiatusie, były notatki w grze i miałem wtedy, nie wiem, 12 lat i też napisałem notatkę jakąś, co wtedy robię, żeby sobie zobaczyć, jak będę kiedyś grał za 10 lat. No i nie gram na 10 lat i nie mogę się do tego konta zalogować. Ale coś tam pamiętam, napisałem, że gram w jakąś grę, w Tony Hawk'a chyba. Coś tak kurwa napisałem, tak, żeby to przeczytać za jakiś czas. Ja bym chciał taki film zrobić, jak Mr. Beast, że nagrywasz sobie Hi Me in 10 Years. No. Fajne. Aplikacja notatek. Okej, okay, poczekaj, mam chyba coś fajnego. Aha, trzeba work email, dobra, wpiszę cokolwiek. XD. Epic Games rozdaje jedną lub dwie darmowe gry w każdy czwartek. Aha, dobra, chuj, nieważne.
Co tu dalej mamy? My noise, generator szumów. No i po co? Aha! Ej, mynoise.net to no. jest generator dźwięków i możesz na przykład sobie puścić las, jezioro. Aha, coś takiego. Restauracje. To też na Spotify są. Na Spotify też są takie background noise'y. No to są takie background noise'y. Właśnie słyszałem, że podobno się zasypia fajnie przy białym szumie czy jakimś tam. I puszczałem sobie i mnie wkurwiało to tylko, więc... Myślałem, że mi coś szumi w kuchni. Adblock. Adblock Origin. Remnote. Zobaczę na tym drugim artykule. Ja się zastanawiałem, bo tam było cebula.com. Mówię, kurwa, co? Ale już kurwa, no. o co chodzi. Źle przetłumaczyło po prostu. Sleepyt.me pyta, kiedy planujesz się obudzić i mówi, o której godzinie iść spać, aby zminimalizować budzenie się podczas cyklu snu, co sprawia, że czujesz się oszołomiony, niezbyt wypoczęty, okej. Okay. Wow, czyli taki odnalazł budzik. A to jest jakaś jakaś niezabezpieczona strona, to wolę nie wchodzić. Wypierdalaj. Ale to chyba jak ustawia się budzik, to też chyba pokazuje. O! Jezus Maria, to ja tego tak długo szukałem. Czego? Bugminat.com. Wiesz co to jest? Nie. To jest strona, na której są darmowe konta do różnych stron, że nie trzeba się rejestrować, tylko tam wchodzisz i masz strony. Na przykład wchodzisz sobie na bugminat.com. Że do Uber Eatsa na przykład konto tam jest? Wpisujesz, no Uber Eats pewnie nie, ale YouTube jakbym wpisał. YouTube.com. Czy co można korzystać nie logując się? O fajnie. A nie można YouTube'a, nie można YouTube'a niestety. A jaka jest jeszcze strona na przykład? No to bez sensu, jak nie można YouTube'a, kurwa. Steam. Albo to trzeba www może. Facebook. No to takie najczęściej co są potrzebne jakieś, żeby się zalogować i ci się nie chce na przykład. Nie, ma się zjebała ta strona, kiedyś działało. Kiedyś tego używałem. No szkoda. Ja tego używałem, nie pamiętam do czego już. LOL jest co? Strona, która nazywa się afrikam.com. Właśnie widziałem to. I to jest przeglądarkowo, że można sobie oglądać kamerki, słonie i w ogóle. No, fajne. A ja to generalnie na YouTubie lubię sobie oglądać czasem kamerki. Jak bociany latają i tak dalej. Sokółki TV. A to jest oldgames.com. O, jest to Ninte, co mówiłeś właśnie, że nowe tam. Mm. Red Bull TV ma setki godzin darmowych treści HD, a większość z nich jest całkiem fajna. A zauważyłeś w ogóle, że... Co ciekawe, mieliśmy mieć jakieś rzeczy, które można mieć za darmo w internecie, a to są strony same. No, jedyne co było za darmo, to że można sobie, wiesz, ten OLX za darmo, taki jakby... Dlatego tak, kurwa, jakoś wziąłem tą drugą stronę, bo... Ale nie spodziewałem się, że na pierwszej też będą same strony internetowe. No. Ktoś napisał, że gdyby ktoś stworzył stronę internetową z linkami do tych stron, które tutaj są wymieniane, to by była zajebista. W sumie. No. Ej, to ci się może spodobać. Coś pewnie jest gdzieś. Playemulator.com. No. I tutaj masz... Co, mogę sobie wyobrazić, że jestem w sieci Play? Spyro jest na przykład, jest symulator PlayStation i masz gry z Playa. I no jest Spyro. Fajne. I normalnie przy dodarce grasz. Pokemony dziwi mnie są. Dziwi mnie w ogóle, że Sony nie zrobiło czegoś takiego w swoim PS-ie. Że jest takie coś jak na Nintendo, że po prostu na Nintendo, jak macie subskrypcję wykupioną, czyli tak samo jak PlayStation Network byście mieli, to macie te gry stare wszystkie, nie? Mario i tak dalej, macie, po prostu możecie grać w to i to jest w oryginalnej tej wersji
tak jak to było na poprzednich konsolach. Tak samo fajnie jak na PS5 można by było, po prostu by był emulator gier z PS1 i PS2. To też by można sobie grać za darmo wtedy w to, no bo i tak tego nigdzie nie kupisz już, nie odpalisz, więc no tak kurwa bez sensu trochę. W sensie można by to zrobić i fajne by to było w ramach subskrypcji. Chyba, że tak jest kurwa, to nie wiem, może tak jest, ale nie zauważyłem. A może tak jest? Czekaj, bo nie mogę w to uwierzyć, że to się uda, to jest niemożliwe, nie? Co? Odpaliłem właśnie Need for Speeda i chyba będę w niego grał w przeglądarce. W sensie, tu są gry, naprawdę, takie normalne gry. Jak się nazywa ta strona? Powiedz. Jak? emugames.net. I tutaj stary jest Need for Speed Most Wanted na przykład jest. Emulator Games.net? emugames.net. Need for Speed Carbon Emu jest, games. Jak to jest możliwe? Net. GTA Vice City jest? No możliwe. No i co bym sobie wziął na przykład? Na przykład bym sobie wziął na PlayStation, powiedzmy. Okej, okay, no są gry, jest GTA 2. Play Emulator Online. Bully jest, stary. Run Game. Pojebane, że takie rzeczy teraz na przeglądarkę się dzieją, nie? Jakieś to ci na kompie, kurwa, chodziło. A teraz na przeglądarce gra z serwera. Jak to jest możliwe, stary? Odpaliłem tego Most Wanted i się odpalałem normalnie te. Tak? No, były te wszystkie EA Sports. PlayStation 2, GTA 3 sobie wezmę. No to odpalaj. Error in request mam. No. Carbon, nie Carbon, nie Most Wanted, tylko... Co ja odpaliłem? No jeszcze mi tak raz, działa. Underground 2 zdziałał mi, jak odpaliłem. Fajne, tak czy siak. Epic Games rozdaje gry w czwartek. Też to miałem właśnie. Remove BG wykonuje całkiem solidną robotę przy usuwaniu tła dowolnego obrazu. Okej. Okay. Może fajne. PDF Drive. Ta strona ma całkiem fajną kolekcję darmowych e-booków bez rejestracji. Już ciężko, już same takie powtarzające kamel, się kamel, tego kamel, śledź historię cen czegoś w Amazon. A to też ma ten... To teraz jest wymagane w ogóle. Letyshops ma coś takiego chyba też. W ogóle właśnie, jak tam mój status Letyshops. Dawno lokowania nie robiłem Letyshops, a ostatnio miałem chyba 300 zł zebrane. Zobaczmy ile mam teraz. Teraz mam 520. No to się zbiera, wiesz, no kurwa, masz strony, klikasz se ten, wtyczka jest, to sobie kurwa się zbiera. Jasne, że tak. Dobra, dziękuję. Jak będę miał milion, dzisiaj, to wypłacę. Jak będzie miał milion, to wam wypłaci. Siłanko.